Agnieszka odkryła nowy rodzaj antybiotyku. Żeby antybiotyk był wystarczająco skuteczny w leczeniu chorób, musi powodować śmierć lub ograniczać możliwość rozmnażania przynajmniej 90% bakterii. Można to zbadać, dodając antybiotyk do hodowli szkodliwych bakterii na płytce Petriego. Agnieszka dodała antybiotyk do hodowli szkodliwych bakterii, odczekała aż zacznie on działać i po odpowiednim czasie oszacowała liczbę martwych bakterii w hodowli. Wybrała losowo próbkę 300 bakterii i obliczyła, że liczba martwych bakterii w tej próbie wynosi 94%. Potem wyznaczyła margines błędu i oszacowała, że najprawdopodobniej rzeczywista liczba martwych bakterii, z uwzględnieniem możliwego błędu, wynosi ponad 90%. Czyli to, o czym mówi treść zadania, to próba odpowiedzi na pytanie, jaki procent całej populacji bakterii jest martwy. Może są jakieś cechy takich bakterii, których nie widać gołym okiem, może na oko nie widać za dobrze, czy one są żywe, czy martwe. Tak czy inaczej, żeby oszacować, jaki rzeczywiście jest procent martwych bakterii poza działaniem antybiotyku, Agnieszka postanowiła przeprowadzić badanie statystyczne przez wybranie z całej populacji próby 300 pojedynczych bakterii. Policzyła, że 94% badanej próby to bakterie martwe. Potem oszacowała margines błędu. Margines błędu mówi nam, że jest bardzo prawdopodobne, że rzeczywista liczba to ponad 90%. Oznacza to, że mając próbę 300 bakterii, jest bardzo mało prawdopodobne, że rzeczywista liczba martwych bakterii będzie wynosiła mniej niż 90%. Czyli, że Agnieszka może czuć się całkiem pewnie co do tego, że na jej płytce Petriego ponad 90% populacji jest rzeczywiście martwa? Odpowiedzmy na postawione w zadaniu pytania. Jaki rodzaj badań statystycznych przeprowadziła Agnieszka? Agnieszka próbuje oszacować jeden z parametrów dla danej populacji. W tym konkretnym przypadku parametrem tym jest liczba w procentach, mówiąca o tym, jaka część populacji nie przeżyła. Agnieszka nie może obserwować całego zjawiska bezpośrednio. Zamiast obserwacji bezpośredniej, wybrała z hodowli na płytce Petriego losową próbę 300 sztuk i zebrała dane statystyczne dla tej próby. I wyniki były takie, że 94% próby było martwe. I to jest. Oszacowanie parametru dla populacji, dla całej populacji, nie tylko dla tych 300 sztuk. Kiedy korzystamy z losowego wyboru jakiejś próby, z jakiejś populacji i dla tej próby przeprowadzamy jakieś obliczenia statystyczne, żeby oszacować wartość konkretnego parametru dla całej populacji, to to jest badanie reprezentatywnej próby losowej. Możemy zaznaczyć, że Agnieszka przeprowadziła badanie próby losowej. Następne pytanie. Czy rodzaj badania przeprowadzonego przez Agnieszkę jest odpowiedni do badanego problemu? Sprawdźmy w takim razie, jaki jest badany problem. Na jakie pytanie chce odpowiedzieć Agnieszka? Z treści zadania wynika, że Agnieszka chce wiedzieć, czy odkryty przez nią antybiotyk działa, czy będzie skuteczny w leczeniu chorób, czy skutecznie zabija niepożądane bakterie. I może kusi Was, żeby odpowiedzieć na to pytanie twierdząco. Bo przecież wygląda na to, że ponad 90% bakterii to bakterie martwe, nawet z uwzględnieniem możliwego błędu. Mamy odpowiednio dużą próbę, mamy oszacowany i uwzględniony w wyniku błąd, i wygląda na to, że jest ok. Ale nawet jeżeli rzeczywiście taka liczba bakterii to bakterie martwe, nawet jeżeli jest ich ponad 95%, to wcale nie oznacza to, że przyczyną śmierci tych bakterii jest antybiotyk. Może było to spowodowane oddziaływaniem tworzywa, z którego jest wykonana płytka Petriego? Może było to spowodowane temperaturą powietrza w płytce Petriego? Może powietrze w trakcie badań, w trakcie wzrostu bakterii, zmieniło skład? Na przykład skończył się tlen, albo wzrosło stężenie jakiegoś innego gazu, a może płytkę potraktowano w jakiś zupełnie dziwny sposób? A może ta konkretna kultura bakterii była jakaś wyjątkowo kiepska i w jakiś zupełnie niewyjaśniony sposób po prostu sama wymarła? Agnieszka nie może z całą pewnością stwierdzić definitywnie, że przyczyną śmierci bakterii był antybiotyk. Żeby mogła tak powiedzieć, musiałaby przeprowadzić odpowiednio zaprojektowany eksperyment. Oprócz grupy badanej albo grupy eksperymentalnej tej, na której przeprowadzała badanie musiałaby mieć grupę kontrolną. Grupa kontrolna to taka grupa, grupa badanych bakterii w tym przypadku, dla której wszystko jest identyczne jak dla grupy eksperymentalnej, z wyjątkiem jednego, jedynego szczegółu, którym jest podanie antybiotyku. Czyli Agnieszka powinna mieć dwie płytki Petriego z dwoma identycznymi populacjami, obydwie trzymane w takich samych warunkach, tak samo oświetlone, w takiej samej atmosferze, na tej samej pożywce. Wszystko musi być identyczne. Z wyjątkiem tej jedynej rzeczy, którą badamy, czyli grupa badana musi być potraktowana antybiotykiem, a grupa kontrolna nie. W takim przypadku, gdyby w grupie badanej większość bakterii była martwa, a w grupie kontrolnej większość bakterii byłaby żywa, można powiedzieć, że przyczyną śmierci jest zadziałanie antybiotyku, że istnieje związek przyczynowy pomiędzy tymi zjawiskami. Agnieszka powinna była przeprowadzić eksperyment. Odpowiednim rodzajem badania w tym przypadku jest eksperyment, prawidłowo kontrolowany eksperyment z grupą kontrolną, dla której nie zastosowano antybiotyku i grupą eksperymentalną, dla której zastosowano antybiotyk. No to zobaczmy, w których odpowiedziach mowa jest o odpowiednim rodzaju badania. Tak, ponieważ wykorzystała odpowiednią dla danego zjawiska metodę. Ta odpowiedź już mi się nie podoba, bo nie wykorzystała odpowiedniej metody. Nie, ponieważ nie ma pewności, że rzeczywista liczba martwych bakterii jest większa niż 90%. To też raczej nie jest dobra odpowiedź, bo nawet gdyby wiedziała na pewno, że liczba martwych bakterii wynosi więcej niż 95%, to nie może z całą pewnością stwierdzić definitywnie, że przyczyną śmierci bakterii był antybiotyk. Przyczyną może być na przykład klimatyzator. Przyczyną może być Płytka Petriego, nawet oświetlenie pomieszczenia może być przyczyną. Nie, ponieważ badanie nie obejmowało grupy kontrolnej. Zdecydowanie, ja zaznaczyłbym właśnie tę odpowiedź. Tak, ponieważ badanie potwierdziło, że antybiotyk powoduje śmierć lub ogranicza możliwość rozmnażania ponad 90% szkodliwych bakterii. Jeszcze raz, nawet gdyby Agnieszka wiedziała na pewno, że ponad 90% populacji to martwe bakterie, nie miałaby pewności, że zostało to spowodowane przez antybiotyk. Przyczyną mogłoby być całe mnóstwo różnych rzeczy. Gdyby miała grupę kontrolną, hodowaną dokładnie w tych samych warunkach i w grupie kontrolnej nie byłoby martwych bakterii, to wtedy mogłaby stwierdzić, że przyczyną jest antybiotyk.